Cześć tu! Oluś i tato, siemanko, niezłe. Głodowanko! Znaczy nie głodowanko, bo będziemy jedli przez 24 godziny. Super finksy i zinksy zdecydują, co jemy. Tak? A dlatego głodowanko, bo jesteśmy już bardzo głodni. Głodowanko, czyli nie będzie głodowanko, będzie jedzanko. I teraz tak, będziemy losować, co zjemy. Słuchajcie, bo są zasady. Każdy z nas ma opcję. Jeden raz może zamienić to, co wylosowaliśmy. Krzyczy zamiana. I wtedy wymieniamy się tym, co wybraliśmy. Bo ja mogę na przykład frytki, bo już te frytki, żeby pojechać do McDonalda i kupić frytki. A Olek będzie miał, nie wiem, na przykład coś, czego nie lubi. Powiedzmy, chociaż ser lubi, ale na przykład ser. I powie zamiana, bo on chce frytki, ale już potem więcej nie będzie. Drugą opcją jeszcze jest taka, że mamy jedno słowo wymiana. Czyli wymieniamy, losujemy jeszcze raz, tak? Czyli na przykład trafimy, Olek nie lubi fasoli, fasolek, to krzyczy wymiana i losuje jeszcze raz. Jeszcze jedna zasada, bo możemy na przykład trafić, bo tutaj są różne rzeczy, poczekaj, gdzieś jest sól albo pieprz. Nie zapomniałeś o tym, że jest jeszcze jedna opcja, że na przykład ty coś masz, na przykład ty masz frytki, ja mam na przykład... fasolkę i chce się zamienić. No to i ty mówiłem to. Miał fasolkę. No ale to mówiłem to, że zamiana. A ja myślę. Zamiana między nami, że każdy ma. Ja mogę raz powiedzieć zamiana i ty raz zamiana. A raz, no może nie zamiana, tylko drugi raz to losowanie, czyli losujesz jeszcze raz coś, co na przykład wrzucasz z powrotem i losujesz jeszcze raz. To wszystko będzie w torebeczce. Tego jest sporo. Możemy trafiać różne rzeczy, ale jak Raul już mi przerwał, a chciałem powiedzieć, że na przykład możemy wylosować sól albo pieprz, albo obojętnie co, i mówimy nie, jeszcze biorę dalej. Czyli na przykład losuję kolejną rzecz. Tak? Je ją z pieprzem. I na przykład je ją z pieprzem, albo może na przykład zrobić tak, posypać sobie sól, zlizać sól i zjeść drugie, co wylosujemy. Mam nadzieję, że będzie większość rzeczy, które mamy, bo po niektóre na pewno trzeba będzie jechać do sklepu, albo do jakiejś restauracji, albo do czegoś, bo jak wylosujemy hamburgera... Na przykład pizza, to do restauracji. Znaczy nie, no to możemy zamówić na przykład. Nie musimy koniecznie jechać, ale trzeba będzie zamówić, a mamy budżet tylko 100 zł. Nie możemy go przekroczyć. Myślałem, że 50. Nie, mamy 100 zł, budżet no to jest na 24 godziny, po 5 dych na dzień. Jeżeli go przekroczymy, no to będziemy musieli już albo sami gotować, albo wymyślać coś. Wszystko wyjdzie w praniu, mamy torebeczkę, nie wolno podglądać, nie będzie wolno macać, tak? Będziemy trząśli i zaczynamy pierwsze, bo zaraz pora obiadowa, mamy koło 14, Olek, tak. Losujesz. Pierwsze co, nie patrzymy, nie macamy, wyciągaj, jedno, dawaj. I Olek pierwsze co ma, do zjedzenia. Co to jest? Cytrynę musi, będzie musiał. No nie. Kawałek cytryny, bo niekoniecznie musimy zjeść całość, tylko cytrynę. Pamiętaj, losujesz jeszcze coś do cytryny? No ale już chcę zamienić, teraz ja losuję, co będzie dla mnie. I dla mnie będzie pieprz. No to Olek, coś do cytryny dobierasz? Bo ja do pieprzu nie, dobieram. Ja cytryny na coś. Ale, a czyli losujesz jeszcze raz? No dobra, to wrzucamy cytrynę. Kręcimy, Olek losuje jeszcze raz. Nie patrzymy, nie macamy. Czyli chlebeczek, a ja mam pieprzyk. Ja do pieprzu sobie coś losuję jeszcze i do pieprzu mam soczek. O matko boska. Dobra, widzimy się za chwilę. Idę po sok, pieprz, a tobie ukroję kawałek bagietki. Ale z masełkiem mogę być? No nie wiem, nie wylosowałeś masełka. Nie. Dobra, idziemy po jedzeniu. Przygotowałem bagieteczkę, czyli pierwsze. Oluś namówił mnie, żeby była z masełkiem. No dobra, to z masełkiem. Kroimy mu bagieteczkę. Pierwsze danie, chociaż pora obiadowa. Jestem tak głodny. Pora obiadowa, myślałem, że trafi nam się jakiś obiadzik. To już ukrojona bagieteczka. Ja mam dla mnie pieprz. Olek mi naciśnie, wyciśnie, będzie tu się sypał. Obliżę go i popiję sokiem, tym razem z słodkiem mango. Olek powiedział, że nie lubi mango, ja lubię, bo mango jest pyszne. Dobra, smaruję ci, Olusiu, ten, ty będziesz jadł. Raz, dwa, trzy, masełkiem jedziemy. Ciu, ciu, ciu.
Tak troszeczkę, żeby tylko dla smaczku było. Olek, szamaj, nie chciałeś losowanka dodatkowego, bo też w Zingsach i Finksach jest masełko. Teraz jadę ja. Jak widzicie, rączka. Pieprzyk. Gdzie do soku? Wystarczy tak, zobacz, jakie oszukiwanie. Pieprzu jest w galancie. Pokażę wam. Nie, nie. Uwaga. Nie oszukiwanie. I tak to będzie sokiem popiję, tak jakbym wrzucił. A tak to spadłby na dół i bym się nie napił go. Dobra, smacznej bagieteczki. Ja życzę mi smacznego pieprzu. Pieprz nie jest zły, trochę pali w gardło, więc zdrowie wasze, jak to mówią, gardło nasze. Widzimy się później, jak coś będziemy chcieli zjeść, tak? Dobre, nara! Jakie nara? Przecież muszę jeszcze napić się soku, żeby nie było, że nie napiję się. Popijam ten pieprz. Dobra, popieprzone, napite. Soczek mango nie jest zły. Jak bagieteczka? Mam nadzieję, że następnym razem trafi nam się coś lepszego i bardziej... takiego, żeby się najeść. Minęło trochę czasu, czas na kolejne jedzonko. Mamy torebeczkę, w której są pięciory, zwiększory z jedzeniem. Okazało się, że mamy torebeczkę żabki. Dziewczyno żabki, dziewczyno żabki. Chciałbym być zięciem twojej matki. Dobra, losujemy, bo czas na kolejne jedzonko. Mam nadzieję, że trafi się coś lepszego. Dawaj, Oluniu, Pączuniu. No ale nie, nie ma, nie, oszukiwane było, nie ma macania, przepraszam cię najmocniej. Losujemy, wyciągaj. Lody! O nie, ale mu się trafiło, uwaga teraz tata. Czyli jakiego loda bierzesz, z ekipy? Tak, ekipy. Dobra, teraz ja, to będziemy musieli skoczyć do żabki. Dziewczyny, żabki. Uwaga, wylosuję. Lizak, lodziom, jadziom, lodziom. Dobra, to lecimy do sklepu, widzimy się za chwilę. Przyszliśmy po loda i lizaka, bo Oluś wylosował loda, ja lizaka, Olek bierz loda, Olek loda ekipy. Czekamy, że sta coś chce. Weź też. A jakiego chcesz loda? Tylko szybko. No nie wierzę, Oreo, czyli budżet nas zmaleje, bo mamy tylko 100 zł na jedzonko, ja lizaka. Gdzie są lizaki? Na dole. Na dole. Na dole. O, tu są lizaki, ja wezmę sobie lizaków. Nie ma o smaku coli mojego ulubionego, o nie. O nie, nie musi tak blisko podnieść. Podnieść. No dobra, trudno. Będzie wisienka czy tam czeresienka. Okej, okay, płacimy za to. Zobaczymy, ile nasz budżet zmaleje, tak, Oluniu? Ty już szamaj loda. 10,69, czyli zostało nam 80 zł, 89 zł i 4, 69 i 31 groszy. Dobra, płacimy. No to nie jest aż tak źle. No nie jest aż tak źle, ale jeszcze musimy jakiś obiadzik dzisiaj zjeść, nie? Mhm. Zaraz polosujemy coś na obiada. Dobra. Lecimy, nara. Dobra, jemy lody, ale czas na coś obiadowego. Teraz złamiemy trochę zasady. Będziemy losować, dopóki nie trafimy jakiegoś dania obiadowego, bo musimy zjeść. I losujemy. Mamy, jest tam chińskie, na pewno są hamburgery, czyli McDonald's, jest kurczak, czyli KFC, jest chińskie, mówiłem chińskie. I co tam jeszcze? A, jeszcze, no to tyle. Zobaczymy, co wylosujemy, próbujemy szukać, jak znajdujemy coś, co nie jest obiadowego, ale jedno szukamy dla nas wspólnie. Raz ty próbujesz, raz ja, tak? Bo wszyscy będziemy jedli to samo nowe, tak? Okej, okay. Próbuję pierwszy, co mi się trafiło. Donate to nie, donat, a nie donate. O, leci ci z ciuć, ciuć, bierz tu ode mnie. Dawaj, Olek, losuj, bo szkoda czasu. Próbujemy dalej, co trafiłeś? Chipsy? Też nie. Może tym razem się uda, jajko nie. Teraz ty, Olek, szybko. 5 minutes later. Albo mogę ci jajko sadzone. Cytryna nie, uważaj, bo mnie dotykasz tym lodem. Jajko znowuż. Chyba będzie szybciej, jak weźmiemy po 3, dawaj. Hamburger był. Nie, to nie był hamburger. Dawaj, 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 dawaj. Donate nie, same owoce, znaczy wrzucaj z powrotem. Dobra, to może zrobimy inaczej.
wyciągniemy wiele, zobaczymy co w tej garści. Czekolada nie odpada, ciastko, banan, soczek. No nie. Może być. Naprawdę zobaczcie, tyle rzeczy i nic obiadowego. Czy teraz druga partia? 5 minutes later. Czy coś się trafi? Tu nie, soki, jakiś drink. Psia karma, o Boże, żeby nikt z nas tego nie trafił. Jest! Mamy to! Chińszczyzna! Jedziemy po chińskie! Taram, tam, 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 kamion! Dobra! Jedziemy po chińskie i zjadamy go domu. Bo nie będziemy jedli w restauracji, bo mama też musi zjeść, tak? Ale tu budżet nasz uszczupleje bardzo, bo to będzie z jakieś 40 parę złotych. Dobra, lecimy lecimy po chińskie. Yo! Chińczyk odebrany dla chłopaków, czyli kamerzystę mojego starszego syna i mojego lunia, kurczak orientalny, ale jesteś brudny. Zrób przybliżenie, jaki on jest brudny po lodzie. Zobaczcie, po tak zwanym lodzie ekipy chińskie, bo oni mają kurczak orientalny, ja mam wołowinę orientalną, dość pikantne, ale tu wszystko kupujemy, barze Hailong. Hailong, Jose. Więc co, jedziemy do domu rozłożyć to na talerzyki i jemy całą rodzinką, więc smakuwa, dziękuwa. Szamiemy chińszczyznę. Oluś, pamiętasz co ty masz? Tutaj mam mięsko, makaronik sojowy i surówkę. Z kurczaka ja mam wołowinkę też z makaronikiem sojowym i co najważniejsze, nie powiedzieliśmy wam, bo z naszego budżetu ubyło 52 zł 40 groszy. Czyli zostało nam mniej więcej 37 zł, chyba i jeden, niecałe 37 zł, bez jednego grosza. Jedziemy dalej, później wylosujemy coś na kolacyjkę. Mam nadzieję, może budżet nam podreporują, bo tak naprawdę pokaż kamerzysto, że wszyscy mają jedzonko, więc może coś nam odpalą, nie? Jak wylosujemy jakiegoś na przykład. Ale co, o co ci chodzi? No, że na przykład kupią jakieś frytasy nam. A jak to? No mama albo to wiesz. No bo jedzą z naszej puli. No tak? Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że trafi się coś pysznego i coś słodkiego następnym razem, tak? No to nara! Yo, teraz słuchajcie, bo niedługo czas na kolacyjkę. Ja idę na miacho, więc wylosujemy, co ja zjem na mieście, ale też co teraz jeszcze przekąś Joluś i co będzie jadł na kolacyjkę. Czyli losujemy dwie, że trzy. I pamiętajcie, że mogą być lody. Mogą być lody. No nie, znowu może lody. Może być pizza. Może być pizza. Mam nadzieję, że pizzy nie będzie, bo to szok. Ale to teraz nie pojedziemy, bo ja wyjeżdżam tu, także jutro frytki pojedziemy po frytki. Dobra, czas na losowanko, mniej gadanka, losujemy. Jak widzicie, za nami jest Minecraftcik, Oluś gra w Minecrafta. Olek pieprz! I z czym dobierasz coś do pieprzu? To dobierzesz coś do pieprzu, ale weź tą trzymaj w rączce. Losowanko, no losuj, ale nie zaglądaj. Losuj, nie. Mam to, trzymam pieprzyk i do pieprzu. Czosnek! O matko! Ale trafił! Jest, zaraz to zrobimy, a czy Olek czosnek i pieprz. Ja, ale to będzie dobre. Zaraz przygotuję. Teraz ja losuję. Uwaga, pierwsze. Znaczy nie, to gazowany napój jakiś. To zaraz naleję. Mamy Zbyszko, 3 cytryny akurat. I co będę jadł na mieście? I na mieście będę... Jajko? Tata, zamiana! Zamiana, o, wykorzystał, o nie, wykorzystał zamianę, soczek na ten, czyli ja, czosnek i pieprz, dawaj, no nie, wykorzystał, ale ja jeszcze mam zamianę i mogę wykorzystać ją i zamiana, nie, zostawię to na później, dobra, czyli wykorzystałeś już dwie swoje szanse, wymiana wylosowanej rzeczy i zamiana tego, co wylosowaliśmy, dobra, ja lecę po pieprz i czosnek i Oluś, jajko i co tam masz? Jajko i gazowane. Dobra, jeszcze szybko, bo chciałeś coś powiedzieć. Odnośnie ciekawostki. Chciałem powiedzieć taka ciekawostka o nowej piosence Palionę, Palion USA. Jak Palion mówi wszystko, czego dotknie, staje się zielone, to jest nawiązanie do Midasa. Wszystko, czego dotknie, staje się złote. Tak jest, no to na tym skończymy. Lecę po czosnek i pieprz, a dla Olka jajko nie...
Już przygotowałem jajeczko. Wyszło mi na miękko, tak jak było na... Miałeś przynieść tego w Pinsiora z Inksiora. No i czego nie przyniosłeś? Dobra, nieważne, już zostaw go. Tak jak wyszedł, zamieniłeś się jeszcze, co miałeś? Picie gazowane. Mamy picie gazowane dla Olusia. Nalewamy i tam jest też ze słomeczką, więc proszę bardzo, Olek, ze słomeczką. Oluś szamie jajeczko. Pokaż, że jest na miękko. Dobra, już teraz nie pijcie. Pokaż, że jest na miękko. Kamerzystę prosimy o zbliżenie. Poczekaj, ja ci pomogę. Jest na miękko. Tu na razie przerzucimy, żeby pokazać, że jest na mięciutko. O, jest na miękko. Oluś szama. Olek je, a teraz ja niestety, bo Olek wykorzystał swoją zamianę, czyli biorę czosneczek, nie tak dużo, bo jak mówiłem, wychodzę na miasto, żeby mi nie zabijał oddech, więc troszeczkę, ale jest, uwaga, mamy zbliżenie, pieprzyk, o, ojej, uwaga, 3-4, wasze zdrowie, przynajmniej będę zdrowy, bo czosnek jest zdrowy i ma dużo witaminy C. Uwaga, 3-2-1. Dobra, pychota. Olek, dasz łyka? Dobra, nie liczy się. Widzimy się później. Może będzie jeszcze dzisiaj kolacyjka, a może jutro śniadanko. Zobaczymy. Hejka, mamy kolejny dzionek. Trochę zachrypnięty jestem po tym wyjściu na miacho. Olek wstał. Czas coś wybrać na śniadanko. Oleniu, jest nasza torba żabki. Dziewczyny żabki. Dziewczyny żabki. Chciałbym być dziewczyn twojej matki. Wylatujemy. I uwaga, uwaga, i... Ale kukurydza, przypominam, że już nie ma wyboru, a ja mam wybór. Kukurydza, coś jeszcze losujesz? Aha. Dobra, losuj jeszcze. Uwaga. O nie, gazowany napój z puszeczki. Lodzio, miedzio, lodzio. No to popijesz sobie tą kukurydzę. No wybierasz, może to być napój... kukurydza. Umówmy się... A kalafior! No faktycznie, kalafior, co jaka tam kukurydza? Kalafior? Na pewno chcesz kalafior? Nie. No dobra, to kalafiora rzucamy. Losuj jeszcze raz, bo to jest napój ekipy. Zobaczymy, pamiętaj, tylko mamy 37 zł jeszcze w budżecie. Uwaga! I chipsy! No nie! Co mu się trafiło? No nie, napój ekipy i chipsy. Dobra, teraz losuje i tata. I chipsy ekipy. I chipsy. I teraz losuję ja. Uwaga. Co wylosuję ja? I... Czereśnie, wiśnie, dobra. To ja też jeszcze jedną rzecz zalosuję. I później skoczy, musimy skoczyć do sklepu. Chyba, że w domu mamy jakieś chipsy. Nie, napoju ekipy nie mamy. Ale to może nie musi być napoju ekipy. Ale musi. Musi? A dlaczego musi? Ja tak powiedziałem tylko. Ja wybieram. Uwaga. Bączek. I donate'a. Czyli też ekipę? A chcesz picie ekipy ze donata ekipy? Nie, nie ma. Nie masz już wyboru. Nie ma zamiany. Ja mam zamianę. A ty nie masz. Okej. No nie. Dam ci gryzę najwyżej. A nie wiem, czy kupimy, bo dzisiaj jest niedziela. A donate'y są gdzie? W Biedronkach tylko chyba. Czy w Lidlach? Może w Żabkach też są. Może w pieprzykach też są. Może. Dobra, lecimy na zakupy w takim razie i widzimy się, jak jemy. Nie, mówiłem ci nie. Udało mi się kupić i donate'a ekipy. Myślałem, że tylko w Biedronce, ale w Żabce znalazłem. Nie wiem, bardzo ciężko jest kupić napój ekipy. Nie wiem czemu. W Żabkach pani, nasza jakby, można powiedzieć, prawie że sąsiadka, bo Żabka jest blisko, podzwoniła do różnych Żabek i musiałem iść hen daleko i udało się, a tak to nigdzie nie ma. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jeżeli nadal oglądacie, czy u was też jest taki problem, żeby kupić napój ekipy. Dobra, Oluś wylosował chipsy, wylosował puszeczkę, czyli ma napój ekipy, ma chipsy. Chciał mieć frytasy, wylosować, żebyśmy w McDonaldzie skoczyli, ale nam się niestety nie udało. Nie szkodzi, może następnym razem. Na koniec jeszcze sobie zalosujemy, bo już minęła 14, więc już koniec 24 z losowaniem, decydowaniem, co, znaczy
Zinksy decydują, co jemy, co nie jemy. No to co, zabieramy się za jedzenie. Zostawcie łapeczki w górę. Kto nie subskrybuje, niech zostawi suba na czerwono i koniecznie z dzwoneczkiem. Ja mam donate'a, ale też kupiłem Olusiowi donate'a, żeby nie było mu przykro, ale donate na koniec. Ty jesz chips. No nie wierzę, że nie potrafisz otworzyć. Proszę bardzo. Chipsy też. Proszę chipsa szamać. O smaku ketchupowym. Zanim spróbuję, to jestem ciekawy smaku tych chipsów. No to spróbuj chipsa. Ja miałem czeresienki, więc zjem czeresienki. Dobre, polecam. Czereśnie też dobre. Dobrze, że nie trafił mi się po raz trzeci pieprz, bo już bym tego chyba nie zdzierżył. Oddech już lepiej po tym czosnku. Ja zabieram się za donate'a. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie kolejne takie odcineczki, że Zinksy decydują na przykład, co mamy robić, albo co bawić się, napiszcie w komentarzu i zostawcie pełną łapę w górę. Kolejny taki filmik będzie, jak będzie minimum, ile? 500 łapek w górę. 500? Damy radę? Troszeczkę mniej, 450. Dobra, 450 i kręcimy drugi taki odcineczek. Ja zabieram się za donate'a. Ja mam pomysł na odcinek. No, mów, szybko. Kręcimy taki odcinek, że Zinksy decydują, co robimy. Pierwszy raz im donate'a ekipy, no to jest dobry. Podobnież to niebieskie jest jakieś E coś tam bardzo trujące, ale jak się raz zje jednego, to nic nie będzie, nie? Ale to nie jest trujące, to nie jest? To jest za trudno. Ale no w sensie w dużych ilościach. Bo to podobnie, że z barwnik używany do czegoś tam bla 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 bla. Nieważne, ale smakuje przepysznie, mimo że nie jestem fanem takich rzeczy, ale jest dobry. No spróbuj ty jeszcze, bo kończymy. Dobra. Napiję się, a jak ten napój ekipy? Pycha. Pycha. Napój ekipy Pycha. Co prawda, że nas nie sponsorują, ale ekipa Rules, tak jak Palion, jego nowy kawałek USA. USA, USA. Dobra, to robi Nara wrażenie. Robi wrażenie. Potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. Otwór, tak jest. No to trzymajcie się, łamy to się. Nie. Nie z donate'a o pitalamy. Dobra. Nara, pachaj, patrz. Trzymajcie się do następnego.